Jak donosi Super Express, w poniedziałek wieczorem celebrytkę widziano na warszawskim Okęciu wraz z towarzyszami wyprawy, dwójką dzieci, bratem oraz jego rodziną. Według tabloidu po odprawie cała gromadka ruszyła w kierunku Dubaju. Choć aktualnie Cichopek prawdopodobnie beztrosko korzysta już z uroków urlopu, wciąż sumienne wywiązuje się z obowiązków influencerki. Jak dotąd na instagramowym profilu Kasi nie pojawiły się jeszcze żadne relacje z podróży. Celebrytka zadbała jednak o to, by jej obserwatorzy nie cierpieli z powodu braku nowego kontentu. W środę Kasia opublikowała na Instagramie reklamę jednej ze znanej sieci sklepów. Celebrytka przygotowała w tym celu krótkie wideo, w którym zaprezentowała kilka codziennych stylizacji. I tak obserwatorzy mogli podziwiać, jak ta uśmiechając się od ucha do ucha, wygina się przed obiektywem w czerwonym dresie oraz dżinsach i różowym t-shircie. Pod opublikowanym przez Cichopek nagraniem nie zabrakło komplementów ze strony jej fanów. Wielu internautów w komentarzach zwróciło także uwagę na szczupłą sylwetkę celebrytki. Co ciekawe, niektórzy użytkownicy sprawiali wrażenie nieco zaniepokojonych wyglądem Kasi. Pojawiły się nawet głosy, że Cichopek mogła stracić parę kilogramów przez stres związany z rozwodem. Kasia chudzinka, pewnie od stresu, chudzielinka, jeśli rozwody tak odchudzają, to ja chyba rzucam starego, jaka figura, Kasiula, ale jesteś chuda, aż za bardzo chuda. Chyba wszystko na panią za duże, straszna chudzinka, wszystko piękne, tylko dwa rozmiary mniejsze, jaka figura, Kasiu, wyglądasz przepięknie, możemy przeczytać pod najnowszym postem Cichopek.